Witam, witam. Czas zagrać wojnę. Pierwsza odsłona lepszego ataku. No i zobaczyłem, że walczymy z Greek Frappe, więc szybko kupiłem bilety do Grecji. Kreta to też Grecja. I lecę im zajechać. Haha, pewnie myśleliście, że powiem, że lecę im zajebać, ale nie, nie, nie. Na moim kanale się nie przeklina. Jestem na miejscu, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na wojnie. Kawa jest, może nie grecka frappe, a zwykła czarna. Czarna jak moje myśli przed tą wojną. Żartowałem oczywiście, cały czas mam czarne myśli. Przegrywamy, ale to było do przewidzenia. Jesteśmy po fuzji, trzeba się zgrać, a na tej wojnie możemy się trochę pobawić, bo jest już 1000 punktów różnicy, pewnie będzie trochę więcej. Także trzymajcie kciuki. Mocny skład na start, nie biorę dezaktywacji na menę, no tu jest Odile, więc Odile jest w stanie wyłączyć podbicia meny. Pieprzna nie jest dobrym rozwiązaniem na Odil, bo Odil nie można obniżyć obrony. Natomiast jeśli Odil odpali, to pewnie w nią będę chciał uderzyć Torbenem, a pieprzną uderzyć w innych, żeby Odil zginęła od obrażeń. Zobaczmy, czy będzie 6 czerwonych. To by ustawiło walkę. Akuma też nie gra perfekcyjnie. Okej. Okay. No fioletowy diament, no spoko. Co on może mi dać? Diament czerwony. No to idę w to. A właściwie teraz to już nie muszę w to iść. Mogę zrobić tak. A tu puścić w Gartena, licząc, że nie będzie kaskady. Dobra, popit niestety mnie uderzy. Więc może warto byłoby wybić popita? Albo tanka. W teorii zdążę z fioletami. Ale jeśli mam kogoś zdjąć, to chyba tylko ciebie mogę. 1800. No to pieprzna nawet za tyle nie uderzy. Ale jeśli tu uderzę Torbenem, a tu pieprzną, to powinno starczyć. No, prawie. Dobra, żeby zdjąć popita, muszę pójść po fiolety. Więc zrobię to. Ten oczywiście się odpali. Mam dostęp i do żółtych, i do jednego czerwonego. Dwóch czerwonych. A, dobra, tylko nie mogę się z tym śpieszyć. Bo będę tracił manę. Dobra, zróbmy tak i zdejmijmy tanka. A, i on miał jeszcze jedną. Zapomniałem, że on ma na 4 ciosy. Dobra. Na szczęście tylko Hator ma ściętą manę. Ale i tak, no naprawdę. Dobra, nie mogę jego wybić. Muszę wybijać. Kurde. Okej, dobra. To mnie ratuje. Wybijamy tanka. I ładuję sobie czerwone. Nie, pójdę po żółte. Tu powinna być wygrana. Mam jeden czerwony. Mam do odpalenia diament. Okej, gitara. Teraz mogę wybić Odil. W teorii chciałbym wybić Lemona, ale wolę wybić spokojnie Menę. Chociaż tu jest jeszcze ryzykownie. Zróbmy ten diament, bo chciałbym żółte na czerwone na pusto. Nie mam na pusto.
ale chyba mam wystarczająco fioletów. Tak. I teraz mam nawet czerwone na pusto, więc tu już spacerek. Okej. Bijemy obojętnie jak. Chyba najpierw obniżę mu obronę i dobiję pierwszą. Porobione. Może być różnie i może mi zabraknąć leczenia. Ale nie, jednak nie wezmę Queena. Wezmę, tak jak chciałem, Lokiego. W razie czego będę mógł skopiować Ciemnopierza. Bo niestety Vaishali jest bardzo złym pomysłem na Lazarę. Ale chyba ją wezmę. Dlaczego jest złym pomysłem na Lazarę? Bo Lazara z pasywki przy każdej próbie czyszczenia nakłada obrażenia. Dobra, mam niebieski diament. I w sumie teraz pewnie wydaje się, że lepszym pomysłem był Queen. No dobra, i co teraz? Jeden żółty, który niewiele mi da. Chyba muszę pójść w diament. Okej. Żółtych jest sporo. Pytanie, czy dostanę manę. I jak je złożyć? Reja jeszcze nie mam. Tu nie mogę złożyć z czerwonymi. A jeśli złożę to, ten mi ucieka. Nadal będę miał dwa żółte. Ale chyba muszę szybciej te żółte zrobić. Bo MJ może być problemem. Dobra, zróbmy tu żółty, może wejdzie na dole, prawie. Dobra, teraz tak. Kopiuję. Zobaczmy, czy dostanę manę. Tak, dostałem. Dobra, nie ładujcie nic. Dobra, wypadałoby wybić tą stronę, ale tu będzie problem. Dlaczego tą? Bo tam mam diament. Mogę też pójść po czerwone. Na pewno Ciemnopierza jestem w stanie wybić. Tam może zrobić unik, może wejść też super unik od MJ. Pytanie, czy boję się tego ścinania many. Dobra, zróbmy, skoro lewa strona będzie odpalać, to uderzmy tu. Dobra, ile ci zostało? 1084 i od Erlanga dostaniesz, o kurde, tylko 860. Dobra, ale to i tak powinno cię dobić. Dobra, i prawie dobiło Lazarę, z tym, że ona chyba odpali. Problem jest taki, że teraz przyjmuję dwa spece i pytanie, czy Vaishali mi ustoi. Kto straci manę? Okej, Vaishali ustała, mogę się leczyć. A problem jest taki, że jeśli odpalę żółty diament, to jest duża szansa załadować Lazarę, ale muszę zaryzykować. Tak, oczywiście combo, o jedno za dużo. No i teraz pytanie, czy się utrzymam w tej walce? Dobra, jeszcze nie ma tragedii. Nadal nie ma tragedii, tylko teraz nie mogę użyć Vaishali. Muszę to w miarę sprytnie i szybko skończyć. Mam czerwone. Spróbujmy tu Erlanga. Tu ciebie. Naprawdę. 3 niebieskie. Kurde, no nie wiem, czy nie użyć tej Vaishali, żeby przedłużyć leczenie. Ile rund się leczycie? 2 tury. Jeśli użyję Vaishali, to ona zginie. Szczerze to byłem pewien, że ta MJ zginie tutaj. 411. To Loki też może jej nie dobić. A jeśli odpalę czerwony diament, to odpalę od razu Alaskę. Jeśli odpalę zielony, no to mam duże combo, ale z fioletami, których nie mam, z zielonymi, których nie mam. Czerwony wydaje się niegłupi. Problem jest taki, że jeśli zostanie mi sama Kryśka, to nie da rady MJ, bo non-stop będą uniki. Lokiego musiałbym odpalać gdzieś na pusto. 2-3 klocki czerwone. Kurde, no Alaska jest tu problemem.
mogłem wziąć McGiri. Bije mnie jedna postać. Jak trafi w Vaishali, to Vaishali i tak zginie. Ale jak odpalę Vaishali... A, Boże, co ja mówię? Przecież Lazari już nie ma. Weź, człowieku, się obudź. Dobra, niewiele mi to dało, ale... Mam leczenie. Dobra. Szkoda, że nie mam tego czerwonego już. Dobra, idę na aferę. Oby niebieskie nie weszły w MJ. Świetna plansza. O, tak. Dobra, mam żółte walaskę. I mam nawet niebieskie dla Lokiego. Więc pójdę po niebieskie. Teraz mam niebieskie z żółtymi. Dobra. Many pewnie im nie zetnę. Więc bardziej by się opłacało tu uderzyć. Aha, nie mam jeszcze żółtej załadowanej. Dobra, to biję tu i w ten sposób. Unik, naprawdę. Kolejny unik mistrzowski. I muszę bić mimo uniku. Dobra, weszło. Teraz co mogę zrobić? Jeden klocek może ją załadować. Spróbuję zagrać odrobinę na czas. Może Kryśka się wyleczy. Dobra, teraz odpala, więc walnę ten diament. Możesz nie w Lokiego? Dzięki. Zobaczmy, czy trafię. Unik. Dobra, zróbmy trochę czyszczenia planszy. Za dużo. Okej. Ile masz szans na ten unik? 15%. Dobra, biję. Unik. Będę miał jeszcze jedną szansę. Weszło. Porobione. Niezła walka. Dobra, w tym ataku dużo ryzykuję. Biorę furtka, bo tu może odbić gestalpa. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie lepiej by było pójść na przykład Aramisem. Ale nie wiem. Dobra, spróbujmy w ten sposób. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wziąłem barda Belladonę. Sowa mi tu nie bardzo pasowała. No i mam dużo fioletów, tylko chciałbym niebieskie składać. Pójdę na razie w takie combo. Dobra. I teraz tak, mam fioletowy diament, tylko czego potrzebuję? Zróbmy na razie tak, będzie dostęp jeszcze do niebieskiego. Ale to nadal trochę mało. Bo zaraz zacznie się ścinanie many. Gestalt jeszcze nie powinien odpalić. Mam dostęp. Kurczę, mam dostęp do wszystkiego. Ale nie zdążę. Bo teraz już odpala mena. Dobra, zróbmy tak. I zróbmy tak. I może być tak, że Lemon mnie rozwali. Czy Hibek zatrzyma manę? Nie. Czy niebieskie zatrzymają manę? Tak. Dobra, to nie mogę bić w menę, ale mogę bić tutaj. Mógłbym ryzykować i czekać na Hibka. Dobra, ale spróbujmy ich dezaktywować. Zszedł efekt meny. Wygląda na to, że tak. Nie powinienem stracić Hibka i nie powinienem załadować Nautiki. Tylko bezpieczniejszy ruch jest chyba ten. Bo jeśli zrobię proponowany, to mogę dostać kloce czerwone od dołu w Nautikę, która wyleczy. Spróbujmy zdjąć efekty z meny. No naprawdę, fuck you, gro. Dobra, na szczęście. Tu są jeszcze uniki. Chyba muszę bić tu. Demilunę chyba jestem w stanie zdjąć. Tylko mi zależy na tym, żeby najlepiej to zdjąć i menę, i Nautikę.
Minus 360, minus 20 do obrony. Kurde. Dobra, zaryzykuję. Dobra, prawie. Będę miał jeszcze jeden niebieski. Tylko znowu, nie chcę demilunę ładować. Dlatego zrobię to tak. I teraz pytanie, czy te niebieskie utrzymają manę. No tak, byłoby zbyt pięknie. Dobra, uderzmy tym razem tu. I pójdę po fiolety. Bo fioletami demiluna jeszcze chyba nie dobiję. A on będzie leczył. Problemem zaraz będzie Lemon. Mam jedną turę. Czy mogę jakoś dobić menę? Jeden fioletowy klocek albo dwa żółte. Ile masz ataku? 1500. 1500. Czy dwa klocki ją dobiją? 106. Jest szansa, ale mała. Bo ja mam postacie bez talentów. Kurde, chyba muszę iść w ten fiolet. Żeby stracić manę na Belladonię. No, zajebiście straciłem. Tak, o to chodziło. Właśnie tak chciałem stracić tą manę. O masakra. No dobra, plan B. Pięknie. Niebieski na dole. No to jest przykład jak z wygranej walki praktycznie przegrać. Dobra, fiolet od dołu, który ją dobije. Nie, byłoby zbyt pięknie. Dobra, mam dostęp do niebieskich, tylko. Nie może Poppy to berwać. Wiecie, co to jest? Nie może Poppy to berwać? No ta. To jest ostatnia tura? Ostatnia. Czy zgarnę gdzieś niebieski? Tego nikt nie wie. Dobra, wybijam tu, bo ten leczy. Totalnie nie wiem, jak teraz szukać tego klocka. Mam mało czasu. No mam jeden, dobra, zróbmy tak. Dobra, Poppy ma tą swoją miękką skórkę. Samym Poppy'em mogę to wygrać. Zobaczmy, czy trafi w Poppy'a. O, naprawdę? Akurat musiało wejść to combo. Ja pierdzielę. Zrobiłem to, co mogłem, żeby wygrać. No trudno. Dobra, bardzo dziwny skład. I to bardzo, bardzo dziwny. Oddziały chyba mogłyby zostać. Dobra, dam tutaj szybszy. Nie wiem, ale patrząc po poprzedniej walce, to wiecie co, może się wydarzyć wszystko i mogę się bawić. O, no to właśnie to wszystko się dzieje. Mam zielone, mogę je złożyć. Tylko nic mi to nie daje. Fioletowy diament? Też nie, dobra. A może jednak go złożę. Ten i tak odpali. Dobra, weźmy to. Oczywiście w Lemona wszystko. Dobra. Cztery niebieskie. Chyba wypada Lemona teraz wymusić. Dobrze, jeśli Poppy nie uderzy. Ok. Będę miał niebieskie. Mena będzie dużym problemem. Gargulec odpali. A, mam tu czerwone. Szkoda, że się rozjechały.
bo teraz muszę puścić klocki w popita i to jest kaplica. Załaduję tylko pieprzną. Może wejdą czerwone od dołu? Nie. Okej, kąg się załadował, ale kąg nie przeżyje tego uderzenia raczej. Dzięki. Potrzebowałem tego. I w tym momencie mogę uciekać. Bo już nie wyjdę ze ścinania many. Odpalenie diamentu nic mi nie da. Fioletowych nie mam. Jak załaduję gargulca, to będzie zero. Gdybym jeszcze konga tu odpalił. Ale wiadomo, musiał zginąć. Dobra, uciekam. Dziwny skład, ale spróbuję. No tu właściwie tylko fiolet mnie ratuje. Czerwone są w stanie przyblokować trochę przeciwnika. Fioletem jestem w stanie wykradać. Kurde, może to i ma sens. Spróbujmy. Może uda się dobitkę zrobić. No to widzicie, jak się uda. Dobra, no mam fioletowy z zielonym, oczywiście przez menę. Czerwonego nie mam. Mam jeszcze jeden. Okej, teraz mam. Może menę uda się wybić. Tak, załadujmy. No to już wiem, że meny nie uda się wybić. Nie w tej rundzie. 1500. Za tyle to raczej nie uderzę. Mogę złożyć fiolet. Z kolejnym zielonym. Mena uderzy. No nie wiem, no muszę chyba w nią spróbować. Ale tak czy inaczej wejdzie miękka skóra. No chyba, że zielony mi ją dobije. Nie dobije. 380. Co za nonsens. Dobra, no to idę szukać tych fioletów. Okej. Cudownie się zmaterializowały. Pytanie, kto straci manę? Bo mam nawet trochę dostępu do czerwonych. Okej, na razie dobrze, źle. Ale okej, zróbmy tak. Nie mogę nałożyć efektów, ale trudno. Zróbmy tak i tak. Teraz bije sowa. Kurde. Pytanie, czy Hohen utrzyma manę? Okej. Nie mam zablokowanego statusu. To chyba wolę ciebie blokować. Bo będę miał fiolet. Trudno, niech Garten leczy. Mogę jedną rundę zaczekać z leczeniem, o ile nie wejdzie combo w Lemona. Dobra, teraz was trzeba użyć. I Timius czy Garten? A właściwie to w ciebie mógłbym uderzyć. Trułbyś wszystkich. Ale dobra, walnijmy tu. Muszę go dobić. Mam czerwone. Pytanie, czy Hohen oberwie? Jeden czerwony da mu ponad pół many, tak samo toksycznemu. Kurde, każdy ruch jest tu ryzykowny. W teorii jest jeden, który nie daje mi w ogóle many. Naprawdę. Dzięki. To jest właśnie to. Kwintesencja tej gry. I co, pójść w żółte? Nie mam nic. No okej, ten będzie zaraz bił. Znowu nie mam bezpiecznego ruchu. Fiolety powinienem mieć na pusto. Nie mam. Zielonych nie mam jak odpalić.
Nie mogę złożyć ruchów Lemona. Najlepiej byłoby wystawiać zielone, sorry, fiolety przez Timiusa, ale to też jest ryzyko. Dobra, o Jezu, zrobiłem w końcu tak, w Lemona. Geniusz. Powiedziałem, że nie mogę tego ruchu zrobić. I leci po wszystkich. Okej. Czy to go dobije? Naprawdę. I znowu mam w ciul ogromne combo. Myślę, czy te fiolety mogę jakoś delikatnie złożyć. Chyba tylko bezpośrednio w Lemona. Oby nie weszły zielone. Git. Nie wiem, jak ja to wyratowałem. Dobra, możesz zginąć tak po prostu. Nie możesz. Ale jeszcze mam szansę. On uderzy tylko 3. Porobione. Ciężka walka. A to była dobitka. Ok, ostatni atak, bardzo dziwny skład, nie wiem, w ogóle 3 medyków, 2 bijące karty, nie mam dezaktywacji, mam tylko blokadę podbić. Kto wie? Zobaczmy, co tu dostanę. O, nie spojrzałem na oddziały, dla Odil mogłem zmienić, ale trudno. Ja wiem, że niebieskie to nie jest idealny pomysł na uko, chyba że plansza będzie niebieska. Dobra, mam ich 6. To zawsze coś. A czy mógłbym mieć 7? Mogę zaryzykować. Tu mogę zrobić też 3. Dobra, to zróbmy tak. Oczywiście mógł wejść niebieski, ale nie wszedł. A czy mogę je podnieść? Nie, mam jak szukać w teorii tych niebieskich. Aha, tylko ja nie... Dobra, potrzebuję i tak więcej. Dobra, to zrobię tu. Rozwalam sobie żółte. I mam te niebieskie. Ukonen chyba odpali. Jednak nie. Dobra. To chyba chcę wybić tą stronę. Zablokuję Ukonena i Menę. To w sumie tamta strona nic mi nie zrobi. Żółte. Żółty mogę 1 złożyć. Dobra, to chyba tu muszę ścinać. Chociaż ta Mena dosyć mocno uderzy. Muszę pójść chyba w dosyć dużą kaskadę. Żeby złożyć 2 fiolety, albo znaleźć 2 żółte. Mam 1... Ej, mam 2 żółte. To ja chyba tą stronę będę bił. Dobra. I będę miał niebieski. Ta nie powinna mnie zdjąć. Pytanie, czy ta niebieska mocno uderzy. Jedyny problem jest taki, że gazela mi się truje. Wszędzie jest pełno klocków mocy. Dobra, ciebie muszę wymusić. I mam nadzieję... O nie, kurde, jak wymusić? Jezu, nie spojrzałem. Byłem pewien, że jeszcze ma zablokowane podbicie. Możesz nie Wodil? Dzięki. No, zginie? Nie zginie, ale mam jeszcze niebieskie. Dobra. 2 postacie oberwą. Ścinanie. Mogłaby to być na przykład gazela i Odil. Okej. Okay. Prawie. Dobra, czy ścinanie z tej strony coś mi da? Ja bym chciał ciebie wybić, ale ty masz miękką skórę. No to muszę ściąć tu. Ale nie zablokuję podbić. Chyba muszę na pałę teraz pójść w to duże combo. Tylko nie wiem, czy nie lepiej byłoby odpalić Fara, póki mam, wiecie co. Dobra, zróbmy tak. Wiem, że odpieraj. Zróbmy tak, żeby Fara uderzyła. Mhm. Niezłe strzały. Dobra, co teraz mogę zrobić? No nie mam nic. Dobra, liczę na jakieś combo, chociaż tu mógłbym grać na czas. W Menę, chociaż raz, dzięki. Dobra, to jestem w stanie załadować niebieski.
przynajmniej jeden. Dobra. Zróbmy tak. Alaski jeszcze te trzy nie załadują. Ale te już tak. I tu będę ścinał. Bo trucie mi niewiele zrobi. Jedynie od ilby się truła. Ty jesteś groźniejsza. I tu powinna być wygrana. Ej, miałem tam fiolet od razu, ale okej, są żółte. I po walce. Git. No dobra, 5-1, nie ma tragedii. Uważam, że zagrałem całkiem fajne walki. Ktoś powie, znowu grałeś za wolno i walki to nie są szachy, ale to trochę są szachy. No dobra, czekamy 2 godziny, zobaczymy jak będzie. Sorki, oczywiście 4-2, a nie 5-1, ale to i tak były dobre walki z tym Akumą. No, pech totalny. Dobra, nie przedłużam, czekamy na wyniki porażki. Jest po wojnie, mamy porażkę, limit jeszcze bije. Obecnie jest przegrana o 700 punktów, więc właściwie 10-11 ataków poszło lepiej niż się spodziewałem. Ten wyjazd do Grecji chyba był dobry. Będę tu siedział tydzień, więc pewnie w tym tygodniu będę trochę mniej wrzucał filmów, mniej nagrywał. Ciężko tu z uploadem, o ile grać mogę, to upload jest tragiczny. Na tej wojnie w pierwszej dziesiątce mamy 3 osoby, Bravo, Venom i Raf. No ja 2 odbitki, później jest bardzo czerwono i na dole jest, no wiadomo, niebiesko. Kurczę, Drizzt, tylko 100? Dziwne. Okej, zobaczymy z kim będzie następna wojna, ale tak jak powiedziałem, 2 kolejne wojny będę tu w Grecji, a później jak wrócę, kto wie, może pojadę znowu w jakieś miejsce, zobaczymy kogo nam polosuje, mam nadzieję, że nie z Korei, bo do Korei raczej nie zdążę dolecieć. Zobaczmy jakie nagrody. O, jak na porażkę całkiem niezłe. Także dajcie znać jak wam poszły wojny, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, do zobaczenia.